W minioną niedzielę część giełdy zlokalizowanej przy ulicy Lubańskiej była otwarta. Możliwe, że od 10 maja będzie ona funkcjonowała w pełni. Od najbliższej niedzieli chcemy uruchomić naszą część giełdy przy ulicy Lubańskiej. Mówiłem, że ostatniej niedzieli była otwarta ta część na terenie prywatnym. Nie do końca było to zgodne z przepisami prawa, ale powiem tak. Straż Miejska nie reagowała, policja też, w sensie takim, że nie wszczynała jakiegoś postępowania, tylko było pouczenie. Wiem, że się mają dostosować i mam nadzieję, że od tej niedzieli już tak będzie, bo my jesteśmy ostatni do tego, żeby karać. Wolimy najpierw perswazją, wolimy najpierw rozmową rozwiązać ten problem, niż karać, bo to nie na tym polega, żebyśmy kogoś karali, a tak naprawdę chodzi nam przede wszystkim o to, żeby coś funkcjonowało. Bardzo możliwe, że jeszcze w tym tygodniu będzie można skorzystać z lokalnych boisk. Przygotowujemy się, chciałbym, żeby te orliki i te boiska ruszyły w tym tygodniu. Jestem w trakcie rozmowy z dyrektorami, jutro będę miał spotkanie nawet z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych i będziemy między innymi też rozmawiali o otwarciu orlików, o otwarciu stadionów przy ulicy Złotniczej i przy ulicy Lubańskiej. Wczoraj prezydent Jeleniej Góry podał także dane dotyczące zachorowań na koronawirusa. W mieście i powiecie coraz większa liczba osób trafia na listę ozdrowieńców. W ostatnich dniach odnotowywanych jest także coraz mniej przypadków zachorowań. To nie oznacza jednak, że niebezpieczeństwo minęło. Z danych podanych przez prezydenta na kwarantannie w mieście i powiecie przebywa 279 osób, a w nadzorze sanitarnym 25.